Pierwszy taki mecz w historii Ekstraklasy. Na zakończenie czwartej kolejki Piast Gliwice podejmuje u siebie GKS Katowice. Zespół Aleksandara Wukowicza bardzo dobrze wszedł w nowy sezon. W poprzedniej kolejce pokonał na wyjeździe Legię Warszawa 2-1 i jeśli dziś zwycięży, będzie po czterech kolejkach liderem, ale pierwsi do ataku ruszają goście. To strzał Bartosza Nowaka z 13 minuty meczu wprost w środek bramki i musiał sobie z nim poradzić Franciszek Plach. To wciąż GKS Katowice. Zagranie do środka, do Mateusza Kowalczyka. Kowalczyk w pole karne, tam jest Adam Zrelak i Słowak strzela gola na 1-0. GKS prowadzi w Gliwicach. Świetne było to dośrodkowanie Mateusza Kowalczyka, trochę w ciemno, jakby wiedział, że tam na dalszym słupku będzie czaił się Adam Zrelak i tym samym Słowak otwiera swój licznik z golami dla GKS-u Katowice. Pierwsze trafienie wcześniej dla Warty Poznań w Ekstraklasie, strzelił aż 21 goli, a to strata Mateusza Kowalczyka, wykorzystał ją Damian Kondzior. Damian Kondzior do Michaela Amejoła, Michael Amejoł, Amejoł uderza i pokonuje Dawida Kudłę 1-1, mamy wyrównanie na stadionie w Gliwicach i gola przepięknej urody strzelonego przez Michaela Amejoła. Oglądamy powtórki tej sytuacji. Błąd w rozegraniu Dawida Kudły. Troszkę wsadził na konia Mateusza Kowalczyka. Tam jeszcze były wątpliwości, czy na pewno Damian Kondzior nie faulował środkowego pomocnika GKS-u przy odbiorze piłki. Tak jednak nie stwierdził sędzia Tomasz Kwiatkowski i ten gol został zaliczony. No przepięknie przymierzył Michael Amejoł. Dla niego to już drugie trafienie w obecnych rozgrywkach. A Michael Amejoł nie dość, że strzeli przepięknego gola, to jeszcze naprawi chorągiewkę, jeśli sytuacja tego wymaga. Widzimy w 34 minucie meczu wszystko pięknie poprawił i mogliśmy grać dalej. A tu już oglądamy sytuację z drugiej połowy tego spotkania. Jesteśmy pod bramką GKS-u Katowice. Na lewym skrzydle jest Igor Drapiński. Dośrodkowanie w pole karne z problemami Kudła. Piłkę przejmuje Chrapek. Chrapek decyduje się na strzał i Piast Gliwice wraca na prowadzenie w tym spotkaniu. Mamy 2-1. Wypiąstkował Dawid Kudła, jednak zrobił to dosyć niefortunnie i ten błąd wykorzystał Michał Chrapek, 32-letni piłkarz Piasta, jest w wyśmienitej formie. Tydzień temu strzelił gola na 1-0 z Legią Warszawa, teraz trafia po raz drugi, także jeśli dziś piłkarz Piasta strzela gola, to strzela swojego drugiego w tym sezonie. Tak jest w przypadku Michała Chrapka i również Michaela Amejoła z odpowiedzią GKS Katowice. W polu karnym jest Adam Zrelak, świetny zwód i strzał w kierunku dalszego słupka. Adam Zrelak kompletuje dublet w 68 minucie tego spotkania. Mamy remis 2-2. Trochę odwrócony scenariusz w drugiej połowie tego spotkania. Teraz to GKS musiał gonić i dogonił Piasta za sprawą Adama Zrelaka. Przepiękny gol słowackiego napastnika. Odpowiada Piast Gliwice, który na pewno liczył tutaj dziś na 3 punkty. Michael Amejoł, to znowu on! I znowu poszukał szansy na pięknego gola, ale tutaj ta piłka niestety nie znalazła drogi do bramki Dawida Kudły. Dalej Piast i znowu Michael Amejoł, 82 minuta meczu, Michael Amejoł, kilka zwodów, cały czas skrzydłowy Piasta, wycofanie do Tomasza Huka, Huk uderza z dystansu, broni Dawid Kudła. Bardzo dobrą decyzję o strzale podjął tutaj Tomasz Huk. Uderzył na tyle mocno, że Dawid Kudła tylko wybił piłkę przed siebie. Cały czas Piast w końcówce meczu podopieczni Aleksandra Wukowicza chcieli wyrównać stan spotkania. Szczepański uderza, broni Kudła. Jeszcze dobitka Michaela Amejoła, ale na szczęście dla zawodników Gieksy bardzo, bardzo niecelna. I to była ostatnia groźna sytuacja w tym spotkaniu. Później sędzia Tomasz Kwiatkowski zakończył nam ten mecz. Piast wciąż pozostaje bez porażki. Zajmuje drugie miejsce w tabeli z 8 punktami na koncie. Za to GKS jest 12 i tych punktów uzbierał na swoim koncie 4. Liderem wciąż pozostaje Jagiellonia Białystok, która mimo tego, że nie zagrała w tej kolejce, ma na swoim koncie 9 punktów. Piast Gliwice, GKS Katowice 2-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.